Witamy Was bardzo gorąco i zapraszamy na Babie Lato, czyli program, w którym rozmawiamy z mieszkańcami Radomia na czasem dość trudne tematy. Lecz dzisiejszy temat będzie łatwy i przyjemny. Porozmawiamy, co zrobić, aby randka była udana. Powiedz, czy pamiętasz swoją pierwszą randkę? Pierwszą randkę? Nie pamiętam. To już było tak dawno. Nie. Za dawno to było. Takie pytanko strasznie podchwytliwe. Jak miałem 16,5 roku, proszę panią. No i co się wydarzyło wtedy? Wylądowaliśmy w wannie pełnej wody. Kino, ciemno. Dużo nie pamiętam, bo trochę ciemno było. Powiedz, czy pamiętasz swoją pierwszą randkę? To 2 lata temu było, to nie pamiętam. Jak wyrwałeś tą dziewczynę, co jej powiedziałeś? Na rower. Nie do końca pamiętam. Czemu? Dużo alkoholu było. Poszliśmy na lody, pamiętam do Oleńki jeszcze. Tutaj, a chodziłem do Długosza. Jeszcze była szkoła tam, gdzie teraz jest teatr, to za teatrem była, numer 3. Ale co pan powiedział, że poszło na te lody? Jakiś taki tekst na podryw ma pan? Że mi się podoba. Po prostu, zwyczajnie. Po prostu, podobasz mi się, pójdziesz ze mną na loda? Pójdę. No i tak była, potem to już co było, to tajemnica. Plaża, drzewka, sok owocowy, kwiaty, różyczka oczywiście i tyle. Cisną mnie majtki. Co? Cisną mnie majtki. Tak. Niewygodnie się mówi. Powiedz mi, a jakiś taki tekst na podryw, jak dziewczyny wyrywasz, to co najczęściej mówisz? Cześć, jestem Sebastian, jak masz na imię? Masz jakiś tekst teraz na podryw fajny? O, jest tego trochę. No powiedz. Przy tobie księżyc jest brzydki, o, to jest dobre, to jest dobre. Oczy masz hipnotizing. Twój tata musiał być chyba złodziejem. Dziewczyna odpowiada, dlaczego? Bo ukradł wszystkie gwiazdy i zatrzymał w twoich oczach. Jak chodziłem o kulach, bo niedawno miałem zwichniętą kostkę. Mówiłem, chcesz być moją trzecią laską. Ja słyszałam, powiem wam. Piękne masz oczy, zwłaszcza to lewe, większe. Pan nie chciał cię skrzywdzić. Ale ja teraz zostanę zwolniona z pracy. Co sądzisz o seksie na pierwszej randce? Czy taka dziewczyna potem wchodzi w grę, czy nie? Raczej nie, moim zdaniem. Raczej nie. Czyli w ogóle nie preferujesz seksu, czy preferujesz, ale dziewczyna się nie liczy? Seks jest okej, okay, ale no nie na pierwszej randce, moim zdaniem. W sumie nie bardzo. Dlaczego? Tak na pierwszej randce. A co myślisz o seksie na pierwszej randce? Nie odmówiłbym. Oczywiście. Musi być. Zależy. Od czego? Nie wiem. No. Z dziewczyny? No też. Oj, wykluczone. Nie. Uważam, że to jest po prostu bezczelność. Do wszystkiego trzeba dojrzeć. Przede wszystkim do seksu. Seksu trzeba się poznać. I tyle. Lepiej się poznać. Czy to jest... Myślę, że nie, bo jeżeli dostajemy od razu to, czego chcemy, to już szukamy czegoś innego. A powiedz mi, jakieś fajne miejsce w Radomiu na randkę? Fajne miejsce w Radomiu na randkę? Na przykład czytelnia kawy. No, fontanny. Myślę, że to jest idealne miejsce. A zimą? A zimą restauracja, kawiarnia, kino, teatr. Myślę, że na pewno nie jedna z kawiarni. Coraz więcej ich jest na radomskim rynku, więc tak myślę, że któraś na pewno jest ciekawa. Ciekawy jest Czarny Kot, Markus. Niegdyś był bardzo ciekawy, Vanilia Cafe jest pod Kasztanami. Ostatnio się otworzyła fajna restauracja Stara Łaźnia, wielu ludzi lubi teatralną, więc myślę, że to są odpowiednie miejsca. Zależy od dziewczyny. Jednej dziewczynie będzie się podobał spacer po parku, inna jakaś kolacja przy świecach. Jeszcze innej wypad na jakąś imprezę. Może jakiś plener na przykład. Oszczędni ci, chłopcy.
Nie rozumiem po polsku, jestem z Ukrainy. Czy nic po polsku? No, studiuję w Polsce. A chodzisz na randki? Nie. To... Czy chodzicie randki, na randki? Co to jest randki? A powiedz, czym musiałaby cię zrazić dziewczyna na pierwszej randce do siebie? Czym? Chamstwem. No na przykład jakieś niechciane obłosienie. Nie może palić papierosów. Ogólnie musi się myć. No, jeśli dziewczyna by była zarozumiała. Nie wiem, nie odzywać się chyba w ogóle. O, co bym musiał zrobić? No na pewno musiałby być chamski i bezczelny, ponieważ nie lubię takiego typu mężczyzn. Mężczyzna musi być miły, sympatyczny, kulturalny, tak jak powinno być. A o czym, słuchajcie, nie powinno się mówić na pierwszej randce, w żadnym wypadku? O chorobach stóp. Pozdrawiam cały Radom, wszystkich moich przyjaciół, którzy mnie znają, moją rodzinę i kogo jeszcze mogę pozdrowić. A i pozdrawiam wszystkich, którzy mnie lubią. Nie wiem, kogo pozdrowić. Ja wiem. Wiesz, nie mam przyjaciół, nie pani. Pozdrawiamy Kochanowski, nasza nowa szkoła. Rudego pozdrawiam, Rudego, dwóch Rudych. Tak. Mogę? Pozdrawiam Tomka. Hej, Tomek. Mogę mamę pozdrowić? Mamę, rodzinę, brata Huberta, Maćka, Szewczyka. No oczywiście swoją żonę i córeczkę. Mamę chciałbym pozdrowić jak najbardziej. Mamę, babcię, wujka. Piękne reporterki. Pozdrawiam siebie, bo nikt mnie jeszcze nigdy nie pozdrowił. My pozdrawiamy cię, wszystkich. Pozdrawiamy cię. I pozdrawiam wszystkich fajnych ludzi. Cały świat! A kogo się zazwyczaj pozdrawia? Mamę, tatę, dziadka, dziewczynę. To mam mamę i tatę. Tak. Gratuluję. Już tutaj. To tak, to poproszę. Całą rodzinę z Radomia. Rodziców. Tak. Babcie. Hello, wszystkim pozdrawiam, co będą to oglądać. Wszystkich, którzy też nie mieli pierwszej randki, tak jak ja.